Siema mordeczki, z tej strony człowiek artysta, jaki Wesoły Mikołaj. Dzisiaj moim gościem będzie Dariusz Paczkowski, Fundacja Klamra i Trzecia Fala Art.pl, który oprowadzi nas tutaj po czym? Powoli. Generalnie jesteśmy na rowerach, więc będzie szybko, ale dzielnica jest wola, więc będziemy powoli. To po prostu, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Słuchajcie, tutaj jesteśmy przy kiosku warzywnym, który był też ciągle otagowywany i nie wyglądało to zbyt korzystnie. Pani właścicielka, kiedy ją zapytałem, czy się zgodziłaby na to, żeby coś tutaj, żeby mógł coś namalować, i właścicielka się tego kiosku zgodziła. No i tutaj mamy portrety kobiet, które zgodziły się wziąć udział w takim projekcie Piękna. Czyli to są prawdziwe kobiety? To są prawdziwe kobiety, które wszystkie moje znajome, także też z Facebooka oczywiście to był przyczynek do tego, żeśmy się poznali osobiście. No i kiosk nazwałem Najwięcej Witaminy. Okay. No bo wiadomo, prawda? Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. No i od tego momentu faktycznie jest też tak, że ten kiosk po pierwsze znowu zyskał społeczność lokalna, bo on już nie jest pobazgrany, dzięki temu, że jest szacun na dzielni, a dwa, no jest akceptowalne to po prostu przez ludzi już, tak? Jest namalowane na legalu, bo właścicielka się zgodziła, też można tu co jakiś czas uzupełniam to. I można po prostu przyłożyć się bardziej. Może zobaczymy z bliska te prace bardziej. Tutaj, chciałbym też, żebyś powiedział, jaką techniką, ja wiem oczywiście, jaką techniką jest to zrobione, ale może osoby, które nas oglądają, po prostu nie wiedzą za bardzo. No ja generalnie używam szablonów, więc wszystkie te prace są na zasadzie szablonowej. Tylko niektóre są wykonywane tak, że jest kilka warstw, to znaczy jest kilka szablonów. Tak. Kontur jest ten czarny na przykład. Jest to jeden szablon, drugi szablon to są te cienie, a oprócz tego każdy z tych szablonów może być odbijany w kilku kolorach. Tutaj natomiast mamy inny sposób szablonu, czyli za pomocą plamy. Najpierw jest ciemna podmalówka zrobiona i na to nałożony szablon. Zupełnie jest inny odbiór takiego szablonu, prawda? Tutaj możemy zobaczyć, że to jest bardzo fajna taka pełna praca, bym powiedział, jak obraz. No bo tutaj jest pełna, bo obraz jest taki duży. Po prostu. A tutaj macie też jeden z takich patentów, który robię, to znaczy najpierw maluję farbę, nakładam farbę na szablon i szablon przyklejam do powierzchni. Jak widzicie, tutaj jest on odciśnięty. To daje raz, że taki efekt, który mi się bardzo podoba, taki bardziej malarski, takie mięcho malarskie. A druga rzecz, że szablon się po prostu bardziej trzyma, jest przyklejony po prostu i nie podwiewa nam, jak wieje wiatr. Nie mogę się powstrzymać, żeby nie zadać takiego pytania, bo wiem, że robienie szablonów jest pracochłonne, że wymaga cierpliwości, dokładności i trochę przemyślenia, bo jednak te elementy musisz nakładać. Wiem, że przy bardziej skomplikowanych pracach naprawdę człowiek czasami może pewnie się pogubić, żeby to wszystko poukładać, musisz sobie tam numerować albo na przykład, bo rozumiem, że nie wszystkie elementy mogą być wycinane za pomocą jednej techniki, czyli rozumiem, że to nie jest prosta technika. No widzisz, ja od wielu lat, ja maluję graffiti już od takie szablonowe od ponad 30 lat. I prowadzę warsztaty. Okay. I na tych warsztatach staram się pokazywać, że to jest bardzo proste. Okay. No w sumie ale to się zgadza. Trzeba być po prostu cierpliwym. Tylko to jest też tak, że w domu, jak się ma czas, to można temu poświęcić właśnie, to zajmuje sporo czasu na początku szczególnie, no ale mamy go. A potem na ulicy szablon daje tą możliwość, że jest wszędobylski i o wiele szybciej taki portret można wykonać już potem na ulicy przy użyciu szablonu. Niż na przykład niż na przykład z ręki, tak. Łapanie proporcji, szkicowanie. Jest bardziej perfekcyjne. Pamiętajcie o tym, że szablony nie da się odbić na wszystkich powierzchniach, bo na przykład czym bardziej chrupowata powierzchnia, tym bardziej załamanie są linii. Dobrze mówię? No tak, tylko to było widać na przykład przy szablonie, gdzie był ten tuwim. To znaczy, że jeśli mur jest chropowaty, to szablon po prostu musi mieć większe elementy. Tak, dokładnie. Tutaj mogłem użyć szablonów, które są bardzo, tak jak tutaj na przykład. Widzicie, bardzo niewielkie detale są.
ale to było możliwe dlatego, że jest gładka bardzo powierzchnia. Tak? Na czym wycinasz ogólnie? Na przykład rozumiem, że pewnie na różnych materiałów używasz do szablonów. Bo słyszałem, że na przykład można robić na foliach takich grubszych, na kliszach rentgenowskich. Tak, no to już teraz, Już teraz raczej klisz rentgenowskich się nie używa. Natomiast można kupić folię. Ja bardzo często używam folii takiej, są okładki bezbarwne do bindowania. Albo są takie folie do takich bardzo delikatnych rzeczy, to używam takiej folii, która służy do kserowania na przykład. Ona jest dużo bardziej delikatna. Czyli dobieram za każdym razem grubość folii do tego, co chcę zrobić. Jestem w szoku, bo sztuka jest na każdym kroku. Jesteśmy normalnie kilkanaście metrów dalej i zobaczcie, co znowu widzimy. Co to właściwie jest? No to jest wykorzystane, była tutaj wcześniej reklama, potem ona została zabazgrana, pozaklejana na nielegalu jakimiś ogłoszeniami. No i po prostu uznałem, że dla tego miejsca będzie dużo ciekawsze, jak po prostu wykorzystam to na miejsce prezentowania sztuki szablonowej. Prosto? No to tak, to tutaj jesteśmy w kolejnej miejscówce. Tu jest jeden chyba z najstarszych, jak nie najstarszy punkt, gdzie można oprawiać obrazy. Więc tutaj właściciel się zgodził, żebyśmy malowali na tej ścianie i jakby robiliśmy też ukłon w stronę właściciela. I na przykład Irena Sendlerowa jest w ramie, tutaj Poniatowski jest również w ramie. Mamy Korę, Roberta Brylewskiego, wszystkie postacie, Tomasz Stańko, wszystkie postacie są malowane w ramach, jakby żeby nawiązać do tego miejsca. Znowu to, na co zwróciłeś uwagę, żeby to kontekst miejsca jest istotny. Tu jest moja córka, Kalina. Bardzo ładny. Szablon wykonany jest na podstawie jej zdjęcia, więc moja córka robi cudowne zdjęcia, ale też maluje fajnie, więc się cieszę, że poszła też tą drogą. Dużo pracy, co? No, kosztowało to pewnie wycinania. Nic nie kosztowało, to było robione z miłością, wiesz, to moja córka. No, tak. A tutaj, słuchajcie, wydałem na 30-lecie taki album z różnymi muralami. Z różnymi akcjami, które robiłem, i to jest okładka, którą zrobiliśmy wspólnie z Jola. Jest taka dziewczyna, która się zajmuje też street artem, wykleja olbrzymie wlepy. No i robiliśmy u mnie w domu taką sesję fotograficzną i na podstawie z tej sesji zrobiliśmy szablon. To normalnie dla mnie to jest 100%. Ja strasznie lubię takie akcje związane też na przykład z graffiti. Zobaczcie, sam temat. Podróżować na puszce można? Można. Da radę. A przed chwilą, słuchajcie, rozmawiałem z właścicielem. Jak widzicie, ściana się sypie. Widzę, że tutaj ten... I już się dogadaliśmy, że właściciel to wszystko zeskrobie, przygotuje powierzchnię, pomaluje na nowo i będziemy mogli po prostu tutaj nowe rzeczy zrobić. Bo się ściana sypie. Czyli to też chodzi mi o to, żeby pokazać, że graficiarze czy szabloniarze, street artowcy mogą się z właścicielami dogadywać. Powoli, które jest prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych i też tutaj działa spółdzielnia socjalna Wola. Zapraszam Was do środka. I tutaj kilka rzeczy chciałem Wam pokazać. Po pierwsze, to tutaj to, co jest największe, to jest mural malowany przez Jarka Malickiego. Takiego artystę z Warszawy. Tutaj są prace z jeszcze mojej wystawy Czułe Miejsce. Wiesz co, ale na przykład moglibyśmy przejść do tego muralu. On jest robiony jaką techniką? Jarek Maliński tutaj malował ten mural za pomocą pędzli. Tak, jest to na podstawie zdjęcia rogatki wolskiej już nieistniejącej. No i oczywiście wplótł tutaj różne elementy, które się ale na zdjęciu ich nie było. Okay. Cepelin, tu dwupłatowiec, jakieś koty. Czyli to jest taka interpretacja artystyczna, wizja. Zdecydowanie tak. Natomiast tu na wprost mamy mural, który malowałem z okazji swoich 40 urodzin. To już jakiś czas temu było.
Okay. Irena Sendlerowa i projekt, który był realizowany wspólnie z Gosią Rozenau, moją przyjaciółką, artystką z Bielska-Białej. No i ten mural malowałem w różnych miejscach w Polsce. Jeszcze pokażę to miejsce, jak wygląda. No i tu jest jeszcze jeden mural. Zobaczcie, bardzo klimatycznie. I tutaj już latujemy. Jakie piękne oczy. Ale fajne zasieki. Naprawdę, świetnie. Tak. To jest taki, powiem ci, że trochę takie napięcie wprowadzają. Dobra, lećmy dalej. Ej! No i tutaj mamy mural, który też powstał z inicjatywy Fundacji Klamra, literacka Mirabelka, który przedstawia Hannę Krall i fragment z tomu Phantom Bólu dotyczący drzewka, jak Hanna Krall jako pierwsza opisała Mirabelkę, która tutaj rosła na terenie getta. Zobaczcie, a propos rosnących krzewów, w jakim miejscu wyrosły. Wszędobylska tak. Zieleń. Okay. I kolejnym bohaterem tego muralu jest Cezary Harasimowicz, który też historię Mirabelki opisał w takiej książce dla dzieci, Mirabelka. Historia z Mirabelką wzięła się stąd, to powstało też przy współpracy ze Stacją Muranów, która tutaj też odpowiada za bardzo wiele murali, które powstały na Muranowie, tylko po drugiej no w okolicach. Okay, rozumiem. Po drugiej stronie Jana Pawła, po tamtej stronie jakby oni najwięcej tych murali malują. Ta literacka Mirabelka, ten mural, to znowu wspiera taki ten projekt Książka Wspiera Bohatera, prowadzony przez Fundację Ekologiczną Arka. I to jest, możemy zaobserwować, proszę, że ci wejdę w słowo, jeżeli chodzi o technikę. Rozmawialiśmy wcześniej o tym, że szablony na przykład bardziej skomplikowane lepiej odbijać na przykład na powierzchniach, które są 100% płaskie lub są bardzo płaskie. Zobaczcie, tutaj mamy cegłę, mamy tutaj chropowatość i wypuklenia i zobaczcie, te szablony stąd są też takie większe. To nie są jakieś takie super turbo mega elementy małe, tylko po prostu tak jakby mamy już wszystko odbijane tak jakby z większych elementów. Więc bardzo trzeba teraz zwrócić na to uwagę. Powiem ci, że naprawdę tutaj jest bardzo dużo tego. Produkowaliście tego jak w fabryce. W jakim przeciągu czasu? No właśnie, nie w fabryce. W jakim przeciągu czasu z mniej więcej te prace powstały? No, od trzech lat jakoś tutaj. Trzy lata. Malujemy. No. To omawiamy. No i tutaj to jest mural zatytułowany Punkt Zapalny. To jest tytuł filmu Wojciecha Jankowskiego. Tutaj mamy reżysera tego filmu. A jego główną bohaterką jest Julita Wójcik, czyli autorka tęczy, instalacji tęczy, która była na Placu Zbawiciela. I film dotyczy w ogóle symbolu tęczy i różnych akcji, oglądałem, które się działy film, w Polsce. Które się ona działy. Nie wiedziała, że to taki skutek odniesie w ogóle. No, tak nie spodziewała się wiedział, w ogóle tego. Nikt nie wiedział i to jest siła też tej jej pracy, że wyzwoliło to tyle energii. Znajdujemy się po drugiej stronie tych zacnych garaży i pokazuje się nam nowa praca. Forbright to jest Amerykanin, który działa tutaj w Polsce, w ogóle na świecie działa Fundacja Forbrighta. Bardzo mi się spodobał cytat: nasza przyszłość nie jest w gwiazdach, ale w naszych własnych umysłach i sercach. Czyli to pokazuje tak naprawdę, że my decydujemy o tym, co się w naszym życiu wydarza, a wszelkie bariery sami sobie stwarzamy. I pracę zrobiłem jako prezent urodzinowy dla Justyny, która w Fundacji Forbrighta pracuje. Pozdrawiam serdecznie. Pierwszy wzór zrobiłem, prace takie Forbright był też zacnym staruszkiem i bardzo mi się podobał portret jego, jak był staruszkiem, ponieważ no szablon jest wtedy bardzo skomplikowany, są... jest więcej punktów odniesienia, po prostu, więcej elementów, zmarszczki, które trzeba... historia jego życia jest na twarzy. Tak. Natomiast no, nie został zaakceptowany,
No i wybrałem drugie zdjęcie i teraz bardzo dużo ludzi go myli albo z Kapitanem Żbikiem, albo z Jamesem Bondem. Ale to też ma zalety, no może jak mamy, ma zachęcić do współpracy z Fundacją Fulbrighta, która kieruje swoje działania dla studentów, czyli wysyła studentów w różne części świata, żeby ludziom otwierać głowy. To co, żegnamy się? Żegnamy. Sayonarka. Elo. Słuchajcie, chcieliśmy wam podziękować, że z nami byliście. Moim gościem dzisiaj był Dariusz Paczkowski. A że wycieczka była rowerowa, to na koniec jeszcze chciałem wam pokazać pracę, która przedstawia dwóch braci, bardzo związanych z kulturą rowerową. Bracia Karczewscy, którzy prowadzą zarąbisty serwis rowerowy tutaj na Woli. Zgodzili się też brać udział w projekcie Piękna. I mamy tutaj dwóch braci. Rowerki. Prace były też wklejane w różnych miastach i w różnych krajach. Hej. Hej, to by było na tyle. Trzymajcie się. Elo.